Rozpoczynam serię na kanale, w którym po prostu będę pokazywać swoją prawdziwą opinię na temat danego YouTubera. Więc tak, w dzisiejszym filmie opowiem wam, dlaczego ironicznie nie przepadam po prostu za tym, co robi Palion w internecie. Od razu zaznaczam, że Paliona nie znam w prawdziwym życiu. I mogę się złożyć, że jest to naprawdę, no, całkiem luźny koleś. No bo w sumie, no komu on tak naprawdę szkodzi? No, nagrywa po prostu content dla dzieci, co nie? Jednak, content, który on tworzy w internecie, no nie jest po prostu zbyt dobry. No nie ukrywajmy, nikt powyżej 10 roku życia tak naprawdę go nie ogląda, co nie? Pierwszym powodem, dla którego nie lubię. Paliona jest jego sztuczność. Często wydaje mi się, że jego reakcje i zachowania są strasznie nienaturalne, a to, co prezentuje na kanale, no nie jest do końca prawdziwe. Brak autentyczności zniechęca mnie do oglądania filmów Paliona i sprawia, że trudno mi uwierzyć w to, cokolwiek on mówi na tych filmach. Tak, nie są to filmy merytoryczne, są to czysto filmy robione dla dzieci. Jednak youtuberzy typu Rocks MB pokazywali w przeszłości, że można robić content, który polega na, że tak powiem, ubawianiu dzieci i nie robi on tego w sposób taki, który po prostu rujnuje mózgi tym dzieciom. Drugim powodem dla którego nie lubię Paliona Jest to, że po prostu Nie jest to twórca oryginalny Często on po prostu kopiuje trendy I pomysły innych kanałów Sprawia, że jego treści są mało innowacyjne I przewidywalne Tak, można robić content dla dzieci Tak, można robić content, który Polega tak naprawdę cały czas na tym samym Sam jestem tego bardzo dobrym przykładem Jednak u mnie Kiedy nagrywałem jakieś filmy na youtuberów Nawet w których sobie po prostu gadałem do mikrofonu Tak randomowo To za każdym razem otrzymywaliście Tak naprawdę co innego No może poza tym czytanie komentarzy Ale tego raczej już nie będziemy wliczać, co nie? Podczas kiedy Paliona tak naprawdę, każdy film jest taki sam. Nie byłbym w życiu w stanie odróżnić żadnego jego filmu, ponieważ każdy z nich jest dokładnie taki sam. Trzecim powodem, dlaczego nie lubię kontentu Paliona jest nadmiar kontentu dla dzieci. Tak, powiedziałem to chyba z 10 razy już w tym filmie, że Palion jest youtuberem dla dzieci. Aczkolwiek tak jak mówiłem wcześniej, te filmy po prostu nie są robione z intelektem. Te filmy są totalnymi odmurzaczami dla tych dzieci i przez to, że te filmy są strasznie mało intelektualne i odmurzające, dzieci od Paliona po prostu, kiedy usłyszą coś negatywnego na temat od swojego lubionego youtubera, to po prostu pójdą ci do komentarzy i zaczną ciebie wyzywać, mieszać ciebie tak naprawdę z błotem. No, no i jak widać, taki content odburzający nie ma za bardzo dobrego wpływu na takie dzieci. Niski poziom humoru. Żarty i dowcipy palione są bardzo często na strasznie niskim poziomie i pozbawione smaku. Często używa humoru na poziomie dziecka, który, który no po prostu do mnie nie trafia jako dorosłego widza, co nie? Znaczy dorosłego. Mam 18 lat, nie? Jestem jakiś super dorosły. No ale po prostu nie byłbym w stanie oglądać takiego contentu, wiecie o co chodzi. Brak treści wartościowych jest kolejnym powodem, dla którego nie lubię po prostu Paliona. Czasem mam wrażenie, że Palion skupa się głównie na treściach rozrywkowych bez żadnej wartości dodanej. Nie znajduję w jego filmach nic, co mogłoby mnie nauczyć lub zainspirować. Już nawet walić to, czy mnie by to zainspirowało, czy nie. Nie zainspiruje to po prostu żadnego dzieciaka, który będzie oglądać taki content Paliona. No bo co, taki Palion nagra sobie jakiś film w Palionowicach, czy jak to się tamkolwiek nazywa i myślicie, że którykolwiek z tych dzieci, które go ogląda, będzie miał jakiekolwiek kiedyś ambicje? Życie takich dzieci wygląda w taki sposób. Budzą się, idą do szkoły, uczą się na przyrce, wracając do domu, robią sobie zadania domowe, oglądają sobie Paliona, który kompletnie nic ich nie nauczy, ani nie pokaże im tak naprawdę żadnych ambicji w życiu. I tak, niby to są dzieci i jeszcze nie powinny aż tak szybko myśleć o takich rzeczach jak co robić po prostu w przyszłości, aczkolwiek nie jest to po prostu dobre dla nich, zaufajcie mi. Gdybym wiedział, że warto jest oglądać pouczające filmy, gdy byłem młodszy, to bym na pewno ich dużo więcej oglądał, zaufajcie mi, ponieważ są one dużo bardziej wartościowe niż taki content, który robi po prostu Palion, co nie? To było 5 powodów, dlaczego nie lubię Paliona. A raczej, przepraszam, nie lubię po prostu kontentu, który robi Palion. Pamiętajcie, aby zostawić sobie like, jeżeli film Wam się spodobał, oraz kliknąć to wspieranie, ponieważ hajść mi się zawsze przyda. Nie mówcie innym, ale chat GPT to jest naprawdę zajebisty sprzęt i dzięki niemu ten film by nie powstał. Także dziękuję Ci, ChatGPT. Miby się naprawdę nie chciało napisać tego scenariusza oraz całych tych opinii. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.